Nie, przed chwilą się narzekaliście, że jest za ciepło. Słyszałam. Ja nie będę tutaj. Zapraszamy Państwa, rozpoczynamy panel teoretyków, który moderuje pan profesor Adam Noga z naszej uczelni. Zapraszam Państwa. Państwa też zapraszam. Mamy wśród panelistów już pana profesora Jerzego Brzyżyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i jest pan Maciej Gałtowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Widziałem w kuluarach pana profesora Orłowskiego, który jeszcze pewnie spożywa lunch. Z pewnością zalicza się do tych, którzy lubią podkreślać, że nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch. I czekamy na profesor Łączyńską, którą też widziałem, która też jest wśród nas. Także pan profesor Orłowski i pani profesor Łączyńska jest w drodze. Wobec tego, witając wszystkich na trzeciej sesji na panelu teoretyków, oddaję głos moderatorowi, panu profesorowi Adamowi. Dobrze, Adam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, witamy Państwa serdecznie na panelu teoretyków. Noblesse oblige, jest to rzeczywiście duże wyzwanie. Dlatego, że tyle sesji, a tutaj nam się mówi, że my jesteśmy poważnej teoriatów. Na każdym panelu jest, zapraszamy panią profesor tutaj, na każdym modelu jest wielu naukowców i także tutaj musimy się jakoś wyróżnić, jakąś swoją diferencję, specyfikę. No właśnie, to jest pewne wyzwanie dla naukowców, jak ocenić tą transformację, nie z punktu widzenia subiektywnego, przedsiębiorczego, nie z punktu widzenia politycznego, społecznego, ale z punktu widzenia wielkiej nauki, wielkiej nauki ekonomicznej. Czy my jako ekonomiści, teoretycy,
mamy narzędzia obiektywne, według których moglibyśmy ocenić tą transformację, nie prezentując, tylko odczuć. No właśnie, ja bym miał takie dwie rundy tutaj naszych panelistów zaprosić, takich dwóch rund. Właśnie w pierwszej rundzie zadać takie pytanie, czy jakie Państwo metody wykorzystujecie naukowo, a może nawet wielką teorię do tego, żeby opisać tą transformację, zrozumieć, no i ewentualnie powiedzieć, czy ona odniosła pewien sukces, czy też nie. Czyli podejdźmy od wielkiej nauki, od metod. Ja myślę, że najlepiej będzie, jak w kolejności zaczniemy od pana profesora Bałtowskiego, tak jak było to w zaproszeniu, ponieważ czytałem taki panelowy savoir vivre francuski i powiada się, jak jest panelu trzech mężczyzn, jedna kobieta, to kobieta ma występować jako druga. Nie wiem dlaczego tam, ale tak jest. Tak się u nas też zgadza, także może pan profesor Bałtowski, a później pani profesor Mączyńska. Proszę, panie profesorze. Szanowni Państwo. Sześć minut. Będę bardzo brutalny. Troszkę dłużej teraz, a potem krócej. Drugi raz krócej. Szanowni Państwo, nawiążę do początku tej konferencji, bo wysłuchaliśmy dwóch wystąpień pana profesora Kołodki oraz pana profesora Kierzuna i one były diametralnie różne, diametralnie różne oceny przyniosły. No, czarne, białe, dobre, złe, prawda, fałsz. To były dwie różne oceny. No, pytanie, co o tym sądzi nauka ekonomii? Czy w ogóle można mówić o nauce ekonomii, jeżeli dwóch profesorów wygłasza zupełnie sprzeczne oceny? No. I tutaj przyszła mi do głowy myśl, którą wyraził John Stuart Mill, jeden z najwybitniejszych myślicieli XIX wieku, jeden z ojców współczesnej ekonomii. I Mill uważał, pisał, że ekonomiści nie powinni wygłaszać sądów wartościujących. A w każdym razie, jeżeli je wygłaszają, to bardzo ostrożnie i pewną uwagą sądy wartościujące powinni robić. Mill twierdził, że nauka ekonomii z powodzeniem może rozstrzygać dylematy typu prawda-fałsz, natomiast dylematy typu dobry-zły, pozytywny-negatywny, słuszny-niesłuszny powinna powściągać się czy unikać rozstrzygania takich dylematów. On wymieniał trzy czynniki, których się nie da zobiektywizować. To jest to, co pan profesor Kołodko mówił, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja bym powiedział, zależy od systemu wartości. To znaczy, jest pewna aksjologia i ta aksjologia oczywiście rzutuje na oceny. Po pierwsze, znaczy ta aksjologia, prawda? To proste wartościowanie, ono się sprawdza może w przypadku dekalogu, ale w skomplikowanych sprawach proste wartościowanie jest niewłaściwe. Po drugie, sądy wartościujące zawsze muszą wiązać się z przyjęciem określonego horyzontu czasowego. No, więc to, co jest dobre dziś, to nie znaczy, że będzie dobre za 5 lat i tak dalej. Więc jaki horyzont przyjąć? No, nie ma na to jakby recepty. No, przykład OFE. No, jak przyjmiemy krótszy bądź długi horyzont czasowy, to inaczej oceniamy OFE i nie ma rozstrzygnięcia, czy to jest dobre, czy złe. To wszystko zależy od... I trzecia wreszcie sprawa tego czynnika, dla którego się nie da zobiektywizować oceny, to jest taka, że ocena musi być odnoszona do jakiegoś alternatywnego, hipotetycznego scenariusza. Daj. O tym troszkę mówi pan profesor Kołodko, stwierdzając, że jakieś rozwiązanie jest niewłaściwe. Uważamy, że inne rozwiązanie przyniosłoby lepsze skutki, ale nigdy nie wiemy do końca, czy dane rozwiązanie ze wszystkimi ułomnościami nie było optymalne, to znaczy najlepsze ze zbioru dopuszczalnych, możliwych rozwiązań. Prawda? Zawsze mamy to, gdyby było inaczej. No ale pamiętając o tych zastrzeżeniach, spróbuję jednak poddać ocenie transformację, dokonać sądów wartościujących, ale przyjmę moim zdaniem takie kryteria oceny, które
w maksymalnym stopniu pozwolą uniknąć subiektywizmu oceny i wydają się mało kontrowersyjne. To znaczy sądzę, że zyskają powszechną aprobatę. Przekładając ten może przydługi wstęp teoretyczny na konkrety, powiem tak. Po pierwsze, transformacji podlegało 20 kilka krajów byłego bloku socjalistycznego. Z tego 3 kraje, Czechy, Węgry i Słowacja, były i są porównywalne z Polską, no, porównywalne w takim szerokim cywilizacyjnym sensie. Tradycja, wielkość gospodarki, no, kultura i tak dalej. Porównywalne. Wobec tego moje pierwsze stwierdzenie jest takie, że analiza komparatystyczna musi być podstawą do oceny w gronie przede wszystkim tych 4 krajów. Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, każdy inny kraj odstaje. To profesor Kołodko mówi, że my i Węgrzy mieliśmy najlepszy punkt startu, to prawda, ale Czechy były znacznie wyżej rozwinięte, no cywilizacyjnie, PKB znacznie wyżej, zaraz to pokażę. Więc analiza komparatystyczna. I pytanie drugie i kluczowe, czego ta analiza komparatystyczna powinna dotyczyć? I tutaj dwie kwestie wydają mi się kluczowe i jak sądzę mało kontrowersyjne. Po pierwsze, stopień nadrobienia zaległości rozwojowych, zmniejszenie dystansu. No to zmniejszanie dystansu, to jest klucz transformacji. Był klucz. No, dystansu do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. To jest pierwsze. A druga podstawowa kwestia, moim zdaniem, przy ocenie to jest, czy transformacja stworzyła potencjał do długookresowego rozwoju? Czy transformacja stworzyła potencjał do długookresowego rozwoju na te kolejne 25 lat? Te dwie kwestie. Ja pozwolę sobie kilka dosłownie slajdów bardzo szybko pokazać, bo nie da się tego, o czym chcę powiedzieć. Jakby pan profesor mógł mi to zrobić. O. Więc te dwa kryteria, zmniejszenie dystansu i stworzenie potencjału rozwojowego w analizie komparatystycznej, komparatywnej, powiedzmy. Zacznijmy od tego pierwszego. Panie profesorze, jeśli można. No, PKB na głowę, prawda? Nie ma tutaj wątpliwości, że to jest klucz. To jest problem liczenia, parytet, ceny stałe 2005, różne instytucje to liczą. Popatrzmy na ostatnią kolumnę, prawda? Popatrzmy na ostatnią kolumnę. Widać kolosalne osiągnięcie Polski, kolosalne, prawda? W stosunku do wszystkich innych krajów, podałem także inne kraje, no Ukraina też jest warta. Jeden komentarz. Ja wziąłem rok 92 jako punkt wyjścia, porównania. Dlaczego 92? Z dwóch powodów. Po pierwsze, w 89-90 nie było gospodarki rynkowej, nie było cen i PKB można tylko szacować. Nie było liczone PKB tak naprawdę w 89-90 roku, dopiero od 91 można liczyć PKB. A po drugie, te lata 89-91 to były no, zawirowania początków transformacji. To było rozliczenie się z tamtą nieudolną, niewydolną i okropną gospodarką socjalistyczną. Nieudolną, niewydolną i okropną, tak to mówię. 92 rok troszkę się wyklarowało. I co mamy w tym 92? Polska ma PKB 7,7. Czechy 14,4. Rumunia, Bułgaria, Ukraina, widzimy. Po 10 latach przy wstąpieniu do Unii Europejskiej, 2003, Polska ma przyrost 164%. No, widzimy inne. Ej, proszę, proszę przyspieszać. Już przyspieszam. I na koniec wynik. To bardzo proszę jeszcze następną, teraz już bardzo szybko. HDI. Tutaj Polska
nie straciła, można powiedzieć, do tych naszych sąsiadów, natomiast zyskała oczywiście do Bułgarii, Rumunii, Ukrainy. I to jest, panie profesorze, i to jest pierwsza sprawa. I teraz druga, potencjał rozwojowy. Bardzo krótko. Co to znaczy potencjał rozwojowy? Po pierwsze, czy gospodarka jest konkurencyjna? Prawda? Czy stworzyliśmy konkurencyjną gospodarkę? No mamy World Economic Forum, liczy konkurencyjność. No, popatrzmy na te wyniki, ostatnia kolumna. To bardzo dobrze o Polsce świadczy, bardzo dobrze o Polsce świadczy, prawda? Mamy te przyrosty rankingu konkurencyjności, kiedy Węgry spadają na 63. miejsce. Nie mówiąc, Słowacja jeszcze bardziej, prawda? Dziwne wyniki. I ostatnia w zasadzie tabela, już kończę. Korupcja. Prawda? Korupcja to jest pewien wrzut na gospodarce, który nie daje podstaw do rozwojowych. Polska nadzwyczajnie dobrze wypada w rankingach korupcji, prawda? Percepcji korupcji, transparentnych, nadzwyczaj dobrze. No to jest wielki sukces. To jest wielki sukces. I ostatni ranking, koszty społeczne, jeżeli by tak można powiedzieć, współczynnik Giniego, no, mieścimy się w jakiejś normie. Mieścimy się w jakiejś normie. Podsumowując tę część, nie chcę już dalej mówić, chociaż mam jeszcze inne rzeczy. Jakby nadrobiliśmy dystans w stosunku do sąsiadów dobrze i stworzyliśmy przyzwoite podstawy do rozwoju. Tyle. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Myślę, że tutaj, jak przystało na profesora, wprowadzona została pierwsza metoda rzeczywiście nauk ekonomicznych, analiza komparatywna, która może być bardzo dobrą metodą, narzędziem pracy ekonomisty, wykorzystana. Pani profesor, czy pani chciałaby tą metodę kontynuować, czy pani jednak zaproponuje jakąś własną metodę oceny 25 lat? Proszę Państwa, ja prowadzę badania w Szkole Głównej Handlowej na temat banku z przedsiębiorstw i komparatystyka, analizy statystyczne są oczywiście absolutnie niezbędne, ale chciałam tutaj zacząć od tego, że bliższa od tej wskazówki, że naukowcy nie powinni przekazywać elementów ocennych, nie zgadzam się z tym, to po pierwsze. Po drugie, bliższa jest mi wskazówka pana profesora Osowskiego, który mówił, że obowiązkiem naukowca jest wątpić. Wątpić i być sceptycznym. I dlatego bardziej mi odpowiada podejście w ocenie transformacji panów profesora Kołodki i pana profesora Kierzuna, którzy wątpią, czy w pełni jest osiągnięty sukces. Pan profesor Kołodko mówi, że jest sukces. Niewątpliwie on jest, ja tego też nie kwestionuję. Ale wiele rzeczy, wiele podejść może podlegać sceptycyzmowi i zwątpieniu. Nawiązując do poprzedniego panelu, ja z paroma tezami się nie zgadzam. Tutaj sobie wynotowałam na przykład stwierdzenie, że nie wiedzieliśmy. Otóż to nieprawda, że nie wiedzieliśmy. Wiele rzeczy wiedzieliśmy od początku. Ja wiem, naukowiec powinien wystrzegać się przede wszystkim podejścia w stylu, że potem wszyscy wiedzą lepiej i najlepiej, jak miało być przedtem. To nie o to chodzi, ale było przedtem. A to przedtem to były analizy, na które pan profesor Kierzuł w swojej książce Patologia transformacji podaje. Analizy między innymi Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które pokazywały, że te zamierzenia, które podawane są przy programie transformacji szokowej, nie zostaną zrealizowane ani w odniesieniu do inflacji, ani w odniesieniu do bezrobocia, a także wielu innych wskaźników. I rzeczą naukowca jest to przypominać, bo najgorsze, co się naukowcowi może zdarzyć, to ulec doktrynalizacji. A niestety ulegliśmy doktrynalizacji. I ta doktrynalizacja to jest od lat 70. mniej więcej dobrze się miewała, czyli każdy, kto ośmielił się wątpić w okresie krótko po transformacji, był uważany albo za oszołoma, a już na pewno nie naukowca. Jeżeli naukowca, to takiego wykształconego w komunie, któremu nakładli do głowy różnych
nieprawidłowych rzeczy. Otóż ja też byłam wykształcona w komunie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i wcale nie czułam się tam doktrynalizowana, absolutnie, wprost przeciwnie. Mieliśmy bardzo dużo literatury zachodniej. Nie wiem, jak ci profesorowie to robili, skoro byli tak gnębieni, a jednak dawali nam te pozycje do przeczytania. Ale w każdym razie mnóstwo literatury zachodniej i pokazywano nam dobre i złe strony każdego ze systemów i ta komparatystyka była właśnie stosowana, ja ją bardzo cenię, a poza tym jak cenię sobie też te studia na Uniwersytecie Warszawskim, chociaż może dlatego byłam mniej doktrynalizowana, bo ekonometrię studiowałam, więc to może ilościowych metod tak się ta doktrynalizacja nie imała. I dlatego też nie lubię takich określeń, chociaż one na dany moment są słuszne, ale dla naukowca chyba nie przystoją, że na przykład Polska nie będzie nigdy miała przedsiębiorstw bardzo dużych globalnych. Ja nie wiem. Historia dowodzi, że były upadki i wzloty wielkich narodów. To dlaczego nie ma być upadków i wzlotów wielkich i małych przedsiębiorstw? Wobec tego ja nie wiem i wątpię, czy to jest racja. Ja wiem, że skala Polski na tle tych globalnych, potwornie rozrośniętych przedsiębiorstw jest za mała i zgadzam się, ale zgadzam się też z tezą, że ten rozrost jest za duży tych globalnych i w tym sensie podzielam, nie podzielając, zarazem podzielam opinię, że zróbmy najpierw postawmy sobie cel tych zglobalizowanych średnich przedsiębiorstw. Zgadzam się z tym, z tym bardziej się zgadzam, że należy się już zastanowić, czy globalizacja i wielkość nie poszła za daleko i czy te ponadnarodowe globalne przedsiębiorstwa nie są za duże. One są i za duże, żeby upaść, i za duże, a nie mogą upaść, bo są zanadto powiązane. Więc to chyba nie o to chodzi, z tym się wiąże cały szereg negatywnych zjawisk w naszym życiu. A chciałam przypomnieć, ja pytanie o metodę traktuję przede wszystkim tak, że trzeba zastanowić się, co jest paradygmatem ekonomii i czym jest ekonomia. Ja rozumiem ekonomię i tak byłam uczona, że to jest nauka o ludziach w procesie gospodarowania. A wobec tego ludzie są tu na pierwszym miejscu, co pan profesor Kołodko podkreśla, bardzo mi się to stwierdzenie podoba, że gospodarka bez wartości jest jak życie bez sensu. W pełni się z tym zgadzam i chyba o tym zapomnieliśmy. A nauka to paradygmat, jakiś wzorzec. I z grubsza biorąc na paradygmat każdej nauki składają się trzy elementy. Ja nie mam slajdu, nie wiedziałam, że mam szkół. Więc trzy elementy. Mianowicie przedmiot, czyli czym się zajmuje, no powiedziałam, ludziami, o ludziach, w procesie gospodarowania. Metoda narzędzia, czyli jakimi narzędziami posługujemy się i zastosowania w praktyce. I w tym sensie ocena jakaś musi być, bo jak nie ma oceny, to jak zastosować w praktyce. Więc, czyli narzędzia, i tutaj we wszystkich tych trzech elementach popełniliśmy błędy, których my jako naukowcy powinniśmy się wystrzegać. Po pierwsze zapomnieliśmy, że ekonomia jest inną dyscypliną od matematyki. Po drugie zapomnieliśmy, że na analizy ilościowe czysto nie wystarczają, że konieczne są analizy jakościowe. To jest odpowiedź też na pytania, jakie metody. Otóż uważam i przychylam się do tego stwierdzenia, że przypisywanego Einsteinowi, ale paru innych autorów mogłoby się pewnie pod tym podpisać, że coraz bardziej żyjemy w czasach, że to, co umiemy policzyć, się nie liczy, albo mało liczy, coraz mniej liczy, a to, czego nie umiemy policzyć, się coraz bardziej liczy. No bo jak policzyć te relacje międzyludzkie? I to są właśnie zaniedbania w metodach jakościowych, a o zastosowaniach w praktyce, to przychylam się do opinii pana profesora Szczyglica, było nie było noblisty, że ekonomia stała się na najbardziej zaciętą, zagorzałą cheerleaderką neoliberalnego, zdoktrynalizowanego systemu gospodarczego. Czyli tutaj myślę, że tu był apel też o pokorę. Otóż naukowiec powinien być pokorny, unikać lukru i wątpić właśnie. Dziękuję bardzo, pani profesor. Mówię, że pani tutaj do oceny wniosła dwie metody naukowe, to
to znaczy jedną metodę delficką, a druga burzę mózgów między profesorami. Także, no dobrze, to mamy z tego, możemy też tak ocenić transformację. Pan profesor Orłowski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Znaczy ja zacznę oczywiście od czegoś, co zaczynam mówić, kiedy ze studentami rozpoczynam wykład z ekonomii, mianowicie ja przynajmniej uważam, że ekonomia przyzwoitą nauką to nie jest w ogóle. Przyzwoita nauka to jest taka, gdzie ma się aksjomaty, pewien model myślenia, wiadomo, że coś z eksperymentów wynika. Nie zawsze oczywiście, czasem eksperyment może być błędny, może złą stronę, czyli to się koryguje potem. Natomiast taka nauka, w której tak naprawdę można mieć jakie się chce poglądy, doradzać rządom, wszystkim podejmującym decyzje robienie, po czym się zawali, po czym się mówi, zawaliło się dlatego, że nie słuchali, że słuchali tylko na 90%, a nie na 100%, jakby słuchali na to, i potem się odradza w formie da. Czy zobaczymy, że w ekonomii żadna teoria nie umarła. Żadna nie została zafałszowana, sfalsyfikowana. Każda się odradza, znaczy po jakimś czasie, po przemyśleniu oczywiście. Każda się odradza w formie neo. Co oznacza, że ekonomia nie ma tych cech nauki takiej rzeczywiście poddającej się analizie takiej jak matematyka. Dlaczego? No z bardzo prostego powodu, bo ekonomia opiera się na tak naprawdę modele makroekonomiczne, którymi się posługujemy, opierają się na mikroekonomicznych założeniach. A mikroekonomiczne założenia są nasze uproszczone wyobrażenia o działaniu człowieka, człowieka pojedynczego, człowieka w masie, które jak się okazuje zawsze są nie takie, gdzieś człowiek w którymś momencie pokazuje, że działa inaczej. Zresztą, jeśli chodzi o modele makroekonomiczne, no to Lukas to jako pierwszy jawnie napisał w swoim czasie, mówiąc, że nie tylko, że nie trafimy, ale na pewno nie trafimy, dlatego że jeśli stosujemy się do jakiegokolwiek modelu, gdzie już rozpoznaliśmy działania ludzi, to ludzie na pewno zmienią swoje działania, widząc to, jakby usiłujemy nimi sterować. Także generalnie rzecz biorąc, ekonomią tak jest, że nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ja nie wiem, czy ktoś z Państwa zna przypadek teorii ekonomii, która naprawdę dobrze przewidziałaby coś, co się stanie? Bo ja raczej znam przypadki, teoria ekonomii powstawała ex post, tłumacząc to, co się stało. Zresztą nie jest żadnym zarzutem, tak działają nauki społeczne. No patrzymy, jak ludzie się zachowują, usiłujemy z tego stworzyć model jakiś. Ten model przez jakiś czas działa, potem prawie zawsze teoria, która święci triumfy przez 10-20 lat, w którymś momencie zaczyna zawodzić. No pewnie ze względu na ten mechanizm Lukasa, ludzi, którzy, może nie tak złośliwie, jak Lukas mówił, ale którzy zmieniają swoje zachowania i pewne rzeczy, które dawały świetne wyniki w latach 80. przestały dawać w latach 2000. No zwróćcie Państwo uwagę, jeśli dzisiaj mówimy neoliberalizm, prywatyzacja i tak dalej, dzisiaj wiele oskarżeń. No dobra, to przypomnijcie sobie Państwo jednak triumfy tego, w sensie gospodarczym, nie ideologicznym, osiągane w latach 80., kiedy okazało się, że rzeczywiście gospodarki zachodnie dzięki deregulacji, dzięki liberalizacji gwałtownie przyspieszyły swój rozwój. No ale po jakimś czasie to zaczęło uwierać i pojawiły się pewne zjawiska, które doprowadziły do kryzysu. Dobra, czyli krótko mówiąc, pewnie byłoby naiwnością sądzić, że w roku 89 mogliśmy mieć jakiś model, który by powiedział nam, co należy zrobić. W zasadzie model miał jedynie w teczce czarnej niejaki Stanisław Tymiński. Ja wiem, co o tym było w tej teczce. Ja wiem. Nie, ja no to mogę zdradzić, kiedy 25 lat minęło, no to chyba mogę to powiedzieć. To się potem dowiedziałem, bo ja Bank Światowy zacząłem pracować w 1993 roku. Bank Światowy miał taki prosty modelik, to było tak zwane consistency check, tak zwany Ramsey Max. To było tak do wstukania, do robienia projekcji. PKB się zgadzał ze składnikami i tak dalej, i tak dalej. I pan Tymiński przyszedł przed tym do biura Banku Światowego, zobaczył ten model i poprosił, czy może dostać wydruk. No to karty jakoś wydrukowali z tego i to była najprawdopodobniej ten model, który wszystko wie, co się stanie i który... Wiecie Państwo, są modele bardzo użyteczne, tylko że oczywiście model nam nie powie. Model nam nie powie, jak się zachowają ludzie. A zwłaszcza w sytuacji, kiedy następuje radykalna zmiana kontekstu, czyli radykalna zmiana warunków, w których działają. No, a rok 89-90 to w oczywisty sposób była tak radykalna zmiana warunków, że przewidzenie, w jaki sposób ludzie na to zareagują, było praktycznie, znaczy takie teoretyczne przewidzenie, było niemożliwe. Tym bardziej, że mamy dowody, że ludzie w różnych krajach w różny sposób reagowali. Czyli to nawet nie jest tak, że nie mogliśmy przewidzieć, ale potem się okazało, że był jakiś jeden model, tylko
Zupełnie inaczej zareagowali ludzie w byłym DDR-ze na liberalizację i stworzenie twardych warunków, zupełnie inaczej. Tam po prostu się zaprzestało produkcji, zaczęło żyć z transferów płynących z zachodnich Niemiec. Inaczej w Polsce, inaczej w Czechach, inaczej na Węgrzech. Także mówię, tych naprawdę było to praktycznie nie do przewidzenia. Zwróćcie Państwo uwagę, że potem to prowadzi do takich bardzo praktycznych problemów z prowadzeniem polityki. No, no pytanie proste, czy koncernowi samochodowemu, który przynosi straty, państwo powinno pomóc w restrukturyzacji, dając mu finanse na to, czy nie? Znaczy mogliśmy zrobić tutaj, ale odpowiedź, krótko mówiąc, jest oczywiście podchwytliwa, bo odpowiedź jest, na takie pytanie nie da się odpowiedzieć, nie wiedząc, jak ten koncern działa, jak ludzie w nim działają, a tego nie wiemy oczywiście. Jesteśmy niedaleko FSO, gdzie no, pewnie mamy przykład, ja przynajmniej uważam, że wszystkie pieniądze wydane, władowane w ciągu tych lat, dopóki FSO działało w podtrzymywanie FSO, było pieniędzmi wyrzuconymi i tylko tyle, że jakby od razu zamknąć, to byłoby to znacznie mniej kosztowne i być może i efektywnie gospodarcze. A z drugiej strony macie Państwo przykład General Motors, koncernu, który parę lat temu był na skraju bankructwa. On dostał pomoc, wrócił tę pomoc całkowicie w tej chwili nie na nowo. Czyli no, to chciałem tylko zwrócić uwagę, że tu nie ma jednej generalnej odpowiedzi, w zależności od tego, jak ludzie, na jakie zachowania ludzi można liczyć. Pytanie, no mamy górników po raz kolejny strajkujących, że państwo ma ograniczyć import węgla i tak dalej. 25 lat ciężkiej pracy, bardzo drogiej oczywiście i cały czas mamy nierozwiązany problem. Ten i oskarżanie się wzajemne. Ja nie mówię w tym momencie, ja nie, znaczy mam swój sąd w tej sprawie, ale nie chcę tutaj tego, tylko daję to jako przykład. I znowu się zapytamy, czy pieniądze dane stocznie, to jest osobny przykład oczywiście. Górnictwo do tej pory były pieniędzmi dobrze wydanymi, czy źle wydanymi? Czy daliśmy po prostu za mało i dlatego jeszcze mamy problemy, czy daliśmy za dużo i dlatego mamy problemy? I na to naprawdę mogliśmy tego, mimo że teraz, a to nie jest dyskusja ex ante, to jest dyskusja ex post. I my tutaj tak samo na tej sali, proszę Państwa, nie doszlibyśmy do wspólnego prawdopodobnie stanowiska, bo dlatego, że mówimy o hipotetycznych zmianach zachowań ludzi i nie wiem, wiemy oczywiście, że na pytanie, czy transformacja osiągnęła sukces, czy nie, no, odpowiedź jest no, pewnie taka, jak wielokrotnie jeszcze profesor Połatko mówił. Osiągnęła sukces na 70%. Co to znaczy? To znaczy, że osiągnęła sukces po pierwsze w Polsce. Po drugie, czy można było lepiej? No na pewno można było, chociaż oczywiście dzisiaj jest to czysta teoria. Na pewno nie możemy wskazać żadnego kraju w pośród tych transformujących, ja przynajmniej jestem przekonany. Znaczy dane statystyczne, które pan profesor pokazywał, jeszcze cały szereg innych danych tutaj pokazują, że no, nie można wskazać nikogo, kto... Znaczy ja już nawet nie bronię stanowiska tego, czy Polska lepiej od innych wypadła. Ale na pewno nie przychodzi do głowy żaden kraj, o którym moglibyśmy powiedzieć, Polska powinna była tak jak tamten kraj postępować i dzisiaj by była w lepszej formie. No skrótko mówiąc, taki czysto no, aplikacyjny sposób, no, jednak na badaniach porównawczych bazujących mówi, wiemy, że na pewno można było działać lepiej, natomiast no, nie możemy wskazać nikogo, kto by jakoś zdecydowanie od nas lepiej działał. No. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie powiedzieć, czy to było do przewidzenia, czy nie, czy można. Znaczy na pewno można było lepiej, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jak to zrobić, to nie jest takie proste. Jak Napoleon kiedyś stwierdził, że bitwę wygrywa ten, kto popełni mniej błędów. No więc można i od tej strony patrzeć na polską transformację, że popełniliśmy mniej błędów niż inni. Proszę zwrócić uwagę, że... Ja jeszcze widzę. No proszę. Proszę zwrócić uwagę, że... Tacie, ale potem mogę. Proszę zwrócić uwagę, no mamy problem prywatyzacja. Jak ją oceniać? Wiecie Państwo, to jest cały czas nowe. Są i przykłady prywatyzacji, które spowodowała, że umierająca firma dzisiaj działa bardzo dobrze, tworzy wartość dodaną. I przykłady prywatyzacji, gdzie ewidentnie poszło to nie tak. No dobra, no to w takim razie Polska powinna była inaczej prowadzić proces prywatyzacji, moglibyśmy powiedzieć. No a gdzie jest ten przykład kraju, gdzie prywatyzacja była przeprowadzona w sposób taki, który uznalibyśmy, że powinien być nadzór? Już ex post nawet. Czeska kuponówka, katastrofa w którymś momencie znacznie większa od tego, co myśmy
przeszli Węgry. W gruncie rzeczy straciły swój własny kapitał przez to, bo wszystko zostało w ramach śmiałej prywatyzacji sprzedane tak naprawdę za granicę. Z jakimiś konsekwencjami. Rosja, Ukraina, no jeszcze gorzej, trafiła w ręce pół gangsterów. No i to jest trochę łatwo, możemy oczywiście dyskutować cały czas, co można było zrobić inaczej, natomiast prostej odpowiedzi typu, o proszę bardzo, trzy kraje postąpiły zupełnie inaczej niż my i o ile lepiej one następują, takiej odpowiedzi nie ma w przypadku banków. No, tak samo, mamy te problemy cały czas. Czy to dobrze, że PKO BP jest nadal bankiem państwowym i polskim? Czy źle? No i potem się wiadomo, się dzielą w tych swoich opiniach. Także myślę, że tu jest bardzo trudno stwierdzić, a nie. I jeszcze ostatnia rzecz, którą się powiedzieć, jest taka. Wtedy, na początku 90. myśmy jednak żyli w dość głębokim przekonaniu, że po ekonomii tak, zainteresowanie nasze ewidentnie się zmieniało. Zaczynało się od makroekonomii przede wszystkim, potem się przesunęło w stronę mikroekonomii, gdzieś w połowie lat 90., potem coraz bardziej w stronę ekonomii instytucjonalnej. To w tej chwili jest pewnie uważane, pewnie jest najciekawszym tym wątkiem dyskusji w Polsce dotyczącej przyszłości rozwoju. Natomiast jest faktem, że te instytucje, myśmy na początku one nieco w jakiś sposób, powszechnie, nie mówię, że wszyscy, ale w jakiś sposób zlekceważyliśmy, znaczy inaczej, nie przywożyliśmy do nich takiej wagi, jak być może dlatego, że uważaliśmy, że są idealne instytucje, na przykład amerykański system bankowy i że my po prostu powinniśmy starać się jak najbardziej odtworzyć u nas, wybudować system podobny do amerykańskiego i wszystko będzie dobrze. No jak Państwo wiecie, w ostatnich latach okazało się, że na świecie żadnych ideałów nie ma i że jak sami nie wymyślimy instytucji, które są nam potrzebne i najlepiej będą służyć naszemu rozwojowi, to na pewno nic za nas tego nie zrobi. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że pan profesor Orłowski tutaj się tak wahał między metodą czarnego łabędzia, że nie da się przewidzieć, a jednak próbował trochę analizy symulacyjnej, że można było trochę inaczej. Także no to są też metody, które rzeczywiście ekonomiści wykorzystują i to mogą być metody naukowe ciekawe. Natomiast co do tego, że ekonomia pada po fakcie, dopiero pewne rzeczy wyjaśnia, to nie jest tylko domena ekonomii. Krzysiu Pawłowski mnie tutaj poprawi, że w fizyce najpierw Chopin z Britenem wynaleźli tranzystor, a dopiero później powstała fizyka ciała stałego, która to wyjaśniła. Teraz studiuję taką fizykę takiego faceta, który uważa, że w ogóle nie ma żadnej grawitacji i my żyjemy kilkaset lat w błędzie, myśląc, że jest grawitacja. Tak samo my w ekonomii żyjemy pewnymi błędami, a rzeczywistość idzie sobie swoją drogą. Pani profesor Mączyńska chciała bardzo. Ja nadchodzę, bo pan profesor Orłowski, nie zgadzam się. Nie zgadzam się z tym, że ekonomia jest nauką nieprzyzwoitą. Bo sama bym siebie musiała uważać za nieprzyzwoitą i może to jest zbyt pochlebna dla mnie ocena, ale uważam, że jestem przyzwoita w miarę jako pracownik naukowy. Więc dlaczego ekonomia? Po pierwsze, nie zgadzam się też z opinią, że ekonomia nie jest nauką, bo nie potrafi czegoś przewidzieć. A czy lekarz wszystkie następstwa leczenia potrafi przewidzieć? A czy fizyk potrafi wszystko przewidzieć? A czy matematyk potrafi wszystko policzyć pod określone zamówienie? Nie potrafi. Więc to nie jest żadna ani definicja nieprzyzwoitości, ani definicja nienauki. Bo nauka jest moim zdaniem wszystko, co podlega tym, ma swój naukowy paradygmat, czyli ten przedmiot, czymś się zajmuje, narzędzia jakieś określone i zastosowania w praktyce. I wszystkie te warunki ekonomia spełnia. A że zastosowania w praktyce były takie, a nie inne, nie zawsze przyzwoite i rzetelne, to nie znaczy, że sama nauka jest nieprzyzwoita. No dobrze. Pan profesor Żywicki. Dziękuję. Oczywiście pani profesor jest przyzwoita, ale z tą nieprzyzwoitością nauki chodzi o to, że nagrody Nobla w kolejnych latach mogą dostać uczeni, które całkowicie sprzeczne teorie formułują, prawda? W tym sensie od nauki oczekujemy, żeby jednoznaczne teorie dostarczała, które pozwalają lepiej zrozumieć świat. Ale w niejednoznaczności jest rozwój. Ale jest, ale dzięki temu to jest jedną z najciekawszych nauk, chyba się panu profesorowi zgodzę. Druga sprawa, czy ex post. Otóż neoliberalizm był taką teorią, która formułowała tezę ex ante. Sprywatyzujecie całe te postulaty neoliberalizmu, że zrealizujecie pewne postulaty, to będzie najlepsza gospodarka w świecie. I się okazało, że jednak zawiodło, prawda? I teraz wszyscy się odwracają do neoliberalizmu. Druga sprawa, czy sądy wartościujące?
no, porównania międzynarodowe z sojuszem dali wartościującymi. My bierzemy, porównujemy dane, no to możemy ocenić, że jesteśmy lepsi, gorsi. Otóż ja też Państwu dostarczę pewne dane, bo wziąłem je z sobą, nie mam niestety do wyświetlenia, ale skomentuję. Proszę Państwa, to co mówił Pan Profesor Bartowski, produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej w Polsce jest, lokuje Polskę na dalekim miejscu, ale jest postęp. Otóż w 98 roku Polska miała produkt krajowy brutto biorąc 100 dla Polski. To powiedzmy Niemcy to było 312, Holandia 315, Czechy 174. Pan profesor pokazywał Czechy, kraje porównywalne z Polską. A obecnie rzeczywiście jest dużo lepiej, bo Niemcy 185, Holandia 195, czyli mamy produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej na głowę, mniej więcej dwa razy niższy niż w krajach Unii Europejskiej. To wydawałoby się, że świetnie, ale przecież produkt krajowy brutto to nie jest najlepsza miara. Teraz się mówi, że bardzo zawodna, jedna z gorszych miar. I ja postuluję, żeby mówić o produkcie narodowym brutto. Produkt narodowy brutto, PKB i plus czy minus transfery. Otóż okazuje się, że produkt narodowy brutto w Polsce to zachowuje się od wejścia do Unii Europejskiej niestety drastycznie inaczej niż produkt krajowy brutto. Otóż transfery, oczywiście ujemne, czyli wypływy, netto, no sięgnęły około 70 miliardów złotych w roku 2012. Czyli jest to, proszę Państwa, różnica, która powoduje, że de facto realne tempo wzrostu produktu narodowego brutto na przykład w roku 2012 było minus 0,2%. Podczas gdy PKB na przykład w roku 2011 nominalne tempo wzrostu 7,9, realne 2,9, to produktu narodowego 2,4. Czyli mamy wyraźnie niższe. Ja sobie to policzyłem, proszę Państwa, i skumulowałem te ujemne transakcje.